W Marysinie Wawerskim na wielofunkcyjnym obiekcie Syrenka odbył się Wawerski Dzień Sportu. Przygotowano wiele konkurencji, w których mógł wystartować każdy. Obok gier zespołowych, nie tylko piłki nożnej, ogromnym powodzeniem cieszył się skok o tyczce. Zwłaszcza, że poprzeczka wcale nie spadała. Pod opieką trenerów można było spróbować swoich sił, również w trudnej dyscyplinie, jaką jest piłka nożna. W Wawrze bawiono się wspaniale.